Umiłowani bracia i siostry pielgrzymi, jak zauważamy, to jak się znajdziemy w Domu Bożym i w Domu Matki Najświętszej, to już o wszystkich innych sprawach, aniżeli Bożej i Matczyny zapominamy. Ja przypuszczam, że jesteście i spragnieni, i zgłodniali, i wygłodniali. Ale ponieważ mamy taki program dość intensywny, to ufamy, że to, czego nam nie dostaje w porządku natury, że łaska nam z nieba ześle, żebyśmy jeszcze mieli siłę, żeby nasz mózg mógł dobrze funkcjonować. I w dalszym ciągu przeżywać ten dzień pokutny jako pierwsza stacja wielkiego jubileuszu. I śmierci krzyżowej i wszystkich cierpień i zmartwychwstania i niebowstąpienia Pana Jezusa. I teraz, kochani, ponieważ jestem w dość dobrej takiej merytorycznej sytuacji, ze względu na to, że część naszej problematyki mogliśmy już nadmienić podczas rozważań drogi krzyżowej. Przepraszam, drugą część w trakcie naszego rozważania podczas mszy świętej, a teraz jest trzecia część. I zechcę w paru minutach wam, kochani, streścić, na co powinniśmy poświęcić kilka dni. Ale chyba jest, nie wiem, czy pośród nas są ci bracia i siostry z takiego biura pielgrzymkowego Frater z Bydgoszczy, z którym odbyłem już dwie pielgrzymki takie dość poważne do Matki Bożej Fatimskiej. I tam po raz pierwszy w życiu przemawiałem na ziemi Portugalii o G4. I druga pielgrzymka to była w lutym tego roku. I właśnie do świętego Ojca Pio i księdza Dolindo i właśnie innych świętych miejsc, do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Pompejach. I to ta wspólnota pielgrzymkowa planuje, żebyśmy przybyli tutaj kiedyś na kilka dni do G4. I sobie tę stację sądu nad Jezusem w formie takiej rekolekcyjnej rozważyli. Na razie jeszcze mamy kłopoty terminowe dla informacji was, kochani, ale myślę, że Matka Boża w G4, ona jest taka precyzyjna w planowaniu naszego życia, że na pewno znajdzie się taki w kalendarzu tutaj księży kanoników, taki porcja czasu trzydniowa i będziemy sobie mogli wtedy 3 dni i w takim tempie spokojnym, precyzyjnym, szczegółowym rozważyć tę kwestię sądu nad Jezusem. Ale żeby drogi księży Łukaszu nie wybił dzwon na godzinę 15, a ksiądz Łukasz to taki jest dokładny i dziękujemy mu, że tyle wysiłku włożył razem z Domu z Marią, żebyśmy my się mogli tutaj tak dostojnie, świątobliwie spotkać i tyle przeżyć już mieć, a cóż mówić, co jeszcze się wydarzy. Więc, kochani, w pigułce, jeśli chce się opowiedzieć o procesie nad Jezusem, to oznacza, że ci Żydzi, którzy tworzyli Trybunał Religijny i który osądzał Jezusa łącznie z urzędującym arcykapłanem Kajfaszem
i emerytowanym arcykapłanem Annaszem. Ci Żydzi, którzy zażądali wyroku śmierci dla Jezusa, nie mieli nawet jednej racji dla tego żądania. I najkrócej mówiąc, Annasz i Kajfasz, łącznie ze swoimi sługami, za nieprawości, które popełnili w trakcie procesu religijnego nad Jezusem, czyli przed swoim trybunałem, Sanhedrynem, ci arcykapłani, obydwaj, ze swoimi sługami, ta w istocie i naturze złamali wiążący ich prawo żydowskie. I wiecie, kochani, jaki to był rozmiar przestępstw, które obydwaj arcykapłani z niektórymi członkami Sanhedrynu i z niektórymi sługami wykonali? To był taki rozmiar, kochani, przestępstw, które oni uczynili, że wszyscy powinni byli w świetle prawa li tylko żydowskiego być skazanymi na śmierć. To jest trybunał religijny, za który odpowiadają tamci Żydzi. A teraz druga część tego procesu dotyczyła trybunału rzymskiego, cesarskiego. I tutaj, kochani, jest też rzecz zdumiewająca. I co jasno wypowiedział Piłat, jako przedstawiciel najważniejszy w tym procesie cesarstwa rzymskiego, że w świetle prawa rzymskiego nie ma podstaw do skazania Pana Jezusa na śmierć. I Piłat uczynił to w geście, w sensie prawnym, niesamowicie ważnym. Umył ręce. Umycie rąk oznaczało, że przedstawiciel cesarstwa rzymskiego w świetle prawa rzymskiego nie znajduje w oskarżonym winy, jakiejkolwiek winy, a tym bardziej winy, która mogłaby być usankcjonowana wyrokiem śmierci. A i tylko ze względu na sprzeczne z prawem żydowskim i rzymskim żądania niektórych Żydów, Piłat, chcąc mieć, najkrócej mówiąc, spokój, żeby Żydzi nie donieśli na niego do cesarza. I wtedy no cesarz co by zrobił? No to co się dzisiaj robi z urzędnikami? Albo by go przeniósł na wcześniejszą emeryturę, albo by go wyrzucił. Ale Piłat się obawiał, że ze względu na dość taki poważny ładunek niepokoju, że Piłat mógłby zostać przez cesarza dość surowo ukarany ze względu na to, że nie potrafił pokoju w Judei zaprowadzić. I wtedy wybrał następujący wariant. Przed opinią publiczną ogłosił wyrok uniewinniający w akcie umycia rąk. Ale ugiął się przed nieprawymi i niesprawiedliwymi żądaniami niektórych Żydów z ówczesnego czasu. Dlatego, kochani, doszło do wyroku śmierci nad Jezusem. I już teraz, jak nie zauważycie, że potężną porcję stresu można też w przyzwoity sposób rozładować. Właściwie powinienem powiedzieć, a on
i uradować księdza Łukasza, że wyjątkowo jak na mnie zakończę wykład przed czasem. A teraz, kochani, możemy sobie tak spokojnie kilka myśli wyrazić właśnie w odniesieniu do Trybunału najpierw religijnego. Otóż proszę zauważyć, że przesłuchanie odbywa się najpierw u emerytowanego arcykapłana Annaszy. Co to w świetle prawa oznacza? On nie ma prawa przesłuchiwać Jezusa. On nie ma prawa kogokolwiek przesłuchiwać. Więc proszę zobaczyć, jak Jezus jest genialnym znawcą prawa żydowskiego. Otóż dziwi się Annasz, ale dziwi się tak metodycznie. Dlaczego Jezus nie odpowiada mu na pytania? No bo jeśli arcykapłanie Annaszu, emerytowany, nie masz prawa do stawiania pytań, to Pan Jezus wie o tym i nie odpowiada na twoje pytania. I proszę zauważyć, co jeszcze? W świetle prawa żydowskiego, gdyby nawet przyjąć, dobrze, Annasz z Kajfaszem dogadują się, bo to jest, kochani, rodzina. Bo kim jest Annasz dla Kajfasza? Teściem. Więc Kajfasz jest zięciem Annasza. I teraz powiedzmy sobie, że oni się obydwa jak zięci, teści dogadają i powiedzą, no to dobrze, to teściu, przesłuchaj mi Jezusa. Ale co powinien był uczynić w świetle prawa żydowskiego emerytowany arcykapłan Annasz? Ja mówię, gdyby miał minimum uczciwości. Powinien był po pierwsze wezwać świadków. Co więcej, prawo żydowskie ich bliżej opisuje. Oni muszą być wiarygodnymi świadkami. Po drugie, oni muszą być postronnymi ludźmi. I teraz proszę zobaczyć, co mówi Pan Jezus. Mówi Annaszowi, że a gdzie jest ważne świadectwo? Pan Jezus trochę zapytał o ważne świadectwo przeciwko niemu. A jak, w jakiej sytuacji jest Annasz? On nie ma takiego. On nie ma ani jednego świadka. I dlatego proszę zobaczyć, co to oznacza w świetle prawa żydowskiego. Nie ma urzędowych podstaw do sformułowania oskarżenia. Bo tylko wtedy arcykapłan może sformułować oskarżenie prawomocne przeciwko komuś, jeżeli ma wiarygodnych świadków i właściwości tych osób, jak podkreśliliśmy, opisuje prawa żydowskie, miałby takich, wzywa kandydata do oskarżenia, prosi o zeznania wiarygodnych świadków i wtedy by zapytał oskarżonego, co on na to, jeżeli nie miałby oskarżony wystarczająco mocnych racji obronnych, to co wtedy arcykapłan, co mu wolno w świetle prawa żydowskiego? Sformułować urzędowe oskarżenie. Ale Annasz nie ma świadków żadnych. Więc już wypada jeden konstytutywny element dla wystawienia oskarżenia. Więc, kochani, na jaki pomysł wpada ten żydowski arcykapłan emerytowany? Na zupełnie przyzwoity w jego sytuacji. On oczekuje od Jezusa, żeby sam się oskarżył. Czy znacie tego typu prawa?
praktyki ze współczesnego dnia, z naszych czasów, przecież słyszycie. Przecież dzisiaj te same techniki, które arcykapłan Anders stosował, genialnie się je aplikuje i mówi się, przyznaj się do winy. No ale przepraszam, czy to było niezgodne z prawdą? Nie, nie. To nie jest ważne, czy coś było zgodne z prawdą, czy nie. Tylko ty masz się przyznać do winy, czyli znowu genialnie przejęta dla naszych czasów strategia emerytowanego arcykapłana Annasza. Nie mamy świadectw przeciwko komuś, to musimy doprowadzić tego człowieka do tego, żeby się sam przyznał. Czy innymi słowy, żeby sam wystąpił przeciwko sobie jako oskarżyciel i co więcej, jako fałszywy świadek. Więc zupełnie przyzwoicie się sprawa zaczyna. I teraz proszę zobaczyć, że teraz co się dzieje? Skoro Pan Jezus nie odpowiada, no to co robią arcykapłani? Uruchamiają swoich współpracowników, czyli swoich sług. I co zrobił jeden ze sług? Uderzył ręką Pana Jezusa w twarz. I tutaj znowu, kochani, co to znaczy ten akt? Co on znaczył w świetle prawa żydowskiego? Bo my na razie prawa rzymskiego nie dotykamy. W świetle prawa rzymskiego wolno było sługom arcykapłanów, czy też nawet osobom postronnym, uderzyć skazańca, nie oskarżonego. Oskarżonego w świetle prawa żydowskiego nikomu nie wolno było uderzyć w twarz. Jaka była sankcja za uderzenie oskarżonego w twarz? Kara śmierci. Czyli co oznaczał ten gest sługi arcykapłańskiego? Że arcykapłan powinien powiedzieć, ten sługa za to, że uderzył Jezusa, jako powiedzmy bezpodstawnie, ale w subiektywnej świadomości Annasza, jako już oskarżonego. To wtedy, zanim cokolwiek by Annasz podjął, to powinien najpierw wypowiedzieć wyrok śmierci nad sługą. Nad swoim sługą, który złamał prawo żydowskie. Ale jak wiemy, arcykapłan Annasz się w ogóle postawą tego sługi nie przejmuje. Więc, ale proszę zobaczyć, że co Pan Jezus, jaki jest łagodny. I po tym można poznać tę głębię miłosierdzia Jezusa. On zapytał go, czemu mnie bijesz? Dlaczego Pan Jezus miłosierny w takiej sytuacji, która powinna być sua sponte usankcjonowana karą śmierci sługi, dlaczego on niesprawiedliwie oskarżany i jeszcze uderzony w twarz, co jest aktem hańby dla człowieka. Tak Żydzi myśleli, że uderzyć kogoś w twarz to jest bardzo hańbiące. Ale proszę zauważyć, miłosierdzie Jezusa mówi, przywołuje sługę do rozumu. Bo od tego, kochani, jak sformułuję pytanie, to pytanie w zależności od swojej filologicznej postaci, ono ma swój ładunek treściowy. I wtedy, kiedy pytanie zaczyna się od dlaczego, i to możecie, kochani, sprawdzić, ile razy na forum publicznym w mediach polskich czy polskojęzycznych pada to pytanie z jakiejkolwiek strony. Dlaczego to się coś wydarzyło tak, a nie inaczej? Dlatego, że, kochani, u nas rozum to jest
blokowany. Już na płaszczyźnie pytania nie można sugerować Polakom, że oni są istotami rozumnymi. Dlatego do współczesnych pokoleń Polaków kieruje się zasady albo pytania natury emocjonalnej, albo pytania fałszywe. I wtedy, jeżeli chcemy odpowiadać na pytania fałszywe, to nam można udowodnić, że jesteśmy kłamcami. Bo na pytanie fałszywe, kochani, się nie odpowiada. A tego uczy nas między innymi Jezus, prawda wcielona. On nie odpowiedział na pytanie Annasze. Dlaczego? Bo gdyby cokolwiek chciał odpowiedzieć, to by Pan Jezus popełnił błąd. I Annasz by mu od razu wykazał ten błąd. Bo pytanie fałszywe, kochani, wiecie, czym skutkuje? Że obojętnie, czy odpowiemy na nie twierdząco tak, czy przecząco nie, ono skutkuje negatywną odpowiedzią. I dam Państwu taki przykład bardzo typowy dla naszych czasów. Otóż nieraz stawiane jest pytanie, czy w Auschwitz był Bóg. To jest, kochani, pytanie najjaskrawiej fałszywe. Nie można po II wojnie światowej i w XXI wieku nie można postawić bardziej fałszywego, zakłamanego pytania, jak czy w Auschwitz był Bóg. I kochani, i jakby ktoś powiedział, no bo myśli sobie, ale przecież Pan Bóg był z cierpiącymi dziećmi Bożymi. Więc powiedziałby na takie pytanie, tak, Bóg był w Auschwitz. Od razu by mu udowodniono, ten kto pyta, tak, to w kim był w Auschwitz? A no w cierpiących na przykład ochrzczonych chrześcijan. No dobrze, ale jak odpowiedziałeś, że Bóg był w Auschwitz, to znaczy, że był i w hitlerowcach niemieckich, którzy byli zbrodniarzami, bo największych przestępców, kochani, z Niemiec, III Rzeszy Niemieckiej uwalniano i ich przesuwano, żeby torturowali więźniów obozu niemieckiego w Oświęcimiu, w Auschwitz. Więc widzicie, kochani, odpowiedzielibyśmy nie, Boga nie było w Auschwitz, a już mamy podstawę, no to co to za Bóg? Jak on opuścił swoje dzieci. Kochani, mówię wam, to jest tego samego typu pytanie i co więcej wam powiem, że z tego samego nurtu ideologicznego wyrosłe, które otrzymał Jezus od Annasza. Dlatego Jezus nie odpowiedział. My, jak kochani Polacy, otrzymamy od kogokolwiek takie pytanie, od razu trzeba je zdemaskować. Najpierw muszę stwierdzić, że to pytanie Pana czy Pani przemiłej dziennikarki, najlepiej z TVN-u, może w najgorszym wypadku z Polsatu czy z Gazety Wyborczej, to najlepsze ośrodki dla Annaszowej strategii. I genialnie aplikują Annaszową ideologię w naszych czasach. I niestety wielu naszych poważnych, najpoważniejszych polityków, urzędników, ludzi nauki i w Polsce, i na świecie tak się w taką prostą Annaszową pułapkę daje złapać. I rozumiecie, kochani, dlaczego warto trzymać z Jezusem? Bo On nam nawet dopomaga demaskować kłamstwo, które jest wyrażone w pytaniu. Dlatego mówię, kochani, wam, także dzisiaj wyznaję, na nowo doświadczam, jakim cudem jest Jezus z Nazaretu. Jaki On jest wspaniały, wielki. I inne rzeczy się wydarzyły. I kochani, słyszeliśmy podczas Słowa Bożego Drogi Krzyżowej, nasz przyjaciel Janusz, zdaje się, że jemu przypadła ta
misję odczytania tego fragmentu o Józefie z Arymatei. On był sprawiedliwy, a był członkiem tego towarzystwa, które Annasz z Kajfaszem kierują. Bo to towarzystwo było rodzinnie, wyśmienicie ustalone, było w rodzinnym geszefcie głęboko wpisane, ale Józef z Arymatei zorientował się, że te strategie teścia i zięcia w tym wysokim, najwyższym sądowniczym towarzystwie ówczesnego Izraela, to nie jest dla Józefa z Arymatei. Dlaczego? Bo jest powiedziane, że on jest prawy. A co to znaczy mieć prawego ducha? Że ani na fałszywe pytanie się człowiek nie złapie jak ryba na wędkę, ani na żadne kłamstwa, fałszerstwa prawy człowiek nie idzie. Nawet jeżeli z rady Sanhedrynu wyrzucą i zdaje się, że z Nikodemem podzielili te losy, ale na szczęście nie potrzebowali tego salonu ówczesnego świata z Judei. Więc, kochani, rozumiemy, że tutaj wszystko, co się dzieje z Jezusem, także później w przesłuchaniu Kajfasza, wszystko zostało przez tamtych i głównych aktorów procesu religijnego nad Jezusem zafałszowane, zakłamane. I na koniec drogi krzyżowej to już ta część przypadła Pani Joasi. To usłyszeliście, kochani, co się stało po śmierci Jezusa. Jak tym razem Kajfasz przychodzi do Piłata i mówi: Piłacie, musimy stać, najwyższe straże trzeba postawić, zaplombować kamień naszymi pieczęciami i naszych stróżów. Na marginesie powiem Wam, kochani, że jeżeli strażnik rzymski zasnąłby podczas jego misji strażniczej, ta sankcja była ta sama jak w prawie żydowskim za uderzenie oskarżonego, a nie skazanego. Więc dlatego też widzimy, kochani, że tamci Żydzi, którzy zażądali kary śmierci dla Pana Jezusa, nie mieli najmniejszych podstaw i uczynili to wbrew prawu, którego najwyższymi reprezentantami byli. Bo Sanhedryn, kochani, to był najwyższy sąd Izraela. I teraz możemy powiedzieć odpowiedzialnie: najwyższy sąd Izraela podczas procesu Jezusa złamał swoje własne prawo i wszyscy członkowie Sanhedrynu z obydwoma arcykapłanami urzędującymi i emerytowanym powinni byli być w świetle swojego własnego prawa, które reprezentowali, skazani na śmierć. A jeśli do tego dojdą jeszcze później żądania po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, przekupywanie, korupcja, jak to towarzystwo nauczyło się już w starożytności korumpować innych? I zdaje się, że niektórzy potomkowie z tamtego towarzystwa do dzisiaj zupełnie przyzwoite, ale gigantyczne korupcje uprawiają. Ale teraz Jezus przed Trybunałem Rzymskim, czyli Piłat, tutaj jest bardzo ważną postacią i Herod się pojawia, ale on pełni nieco inną misję. I tutaj, kochani, jest taka kwestia, którą już nadmieniłem. Piłat, jako przedstawiciel prawa Rzymu, nie znajduje winy. A jak się, kochani, nie ma winy, to i nie może Piłat nałożyć kary. I teraz znowu warto do tego sięgnąć, kochani, bo słyszycie, że nawet w Kościele w Polsce pojawia się taka teza, że wprawdzie ktoś może być winny, na przykład za zbrodnię dzieciobójstwa,
ale broń Boże, żeby sprawcę dzieciobójstwa karać. Otóż, kochani, strategia arcykapłanów żydowskich na naszej Kajfasz wchodzi nam drzwiami i oknami do wnętrza kościoła rzymskiego katolickiego w Polsce. Nie wolno w świetle obowiązującego prawa kościoła zbudowanego na świętym apostole Piotrze. Chyba, że niektórzy katolicy w Polsce myślą, że przynależą do kościoła, który nie jest oparty na świętym Piotrze. To jest inna kwestia. Ale ten, kto ma pewność wiary, że nasz kościół w Polsce jest oparty na wierze świętej katolickiej apostolskiej i księciu apostołów Piotrze, to kochani, proszę pamiętać, zarówno w świetle prawa kanonicznego, jak i w świetle prawa państwowego w Polsce, każde zaciągnięcie winy skutkuje karą. Bo my byśmy byt prawa uczynili karykaturą. Gdybyśmy powiedzieli, on zaciągnął winę, tylko nie wolno go było ukarać. Do takiej karykatury Niemcy doprowadzili się na płaszczyźnie swojego prawa niemieckiego w momencie, kiedy chcieli zjednoczyć Republikę Federalną Niemiec z DDR. Tak się wtedy stało. Czyli jak widzimy, strategia Annasza i Kajfasza przydaje się zjednoczonym Niemcom, a nawet niektórym katolikom w Polsce i oczywiście wielu innym. Więc kochani, wtedy, kiedy jest zło, to zło skutkuje dwoma realnymi faktami. Winą i innym skutkiem prawa jest kara. Wszystko, kochani, co jest winą, ściąga na siebie sprawiedliwą karę. I tak jak trzeba określić sprawiedliwą winę, bo wszystko musi być utrzymane w karłach sprawiedliwości. I nie wierzcie nikomu, kto by twierdził, że Kościół rzymskokatolicki dzisiaj rezygnuje ze sprawiedliwości. Nic z tego, bo ta rezygnacja z zasady sprawiedliwości mogłaby się powieść w Kościele powszechnym rzymskokatolickim tylko i wyłącznie pod warunkiem, że zakończyliśmy historię z tym Panem Bogiem, który się w Jezusie Chrystusie objawił. Ale jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym Panem Bogiem, w osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to kochamy. Prawda jest taka. Bóg jest wieczną miłością. I ta wieczna miłość boska jest wieczną sprawiedliwością. Innymi słowy, my nie mamy tylko Boga miłości. Nasz Pan Bóg jest zarazem Bogiem miłości i sprawiedliwości. I dlatego też, kochani, tutaj już puentując, bo ksiądz Łukasz to ma, on chyba pochodzi z Poznania, z Wielkopolski, bo tam to naród tak jest wrażliwy na każdą minutę i sekundę. I my tak cenimy Wielkopolan, bo oni pozostałe regiony naszej ojczyzny uczą tej punktualności. A już jak ktoś powie, że spóźniłeś się o 60 sekund albo 120 i mieliśmy takiego profesora, to ma troszeczkę rozluźnienia, bo ksiądz Łukasz przerwy nie przeminuje. Więc możemy sobie zrobić to, jak jest. To był logik, bardzo ciekawy, piękna postać logika, profesora logiki Effenberger. I ten profesor Effenberger mówił nam, no teraz, drodzy Państwo, ogłaszam bardzo długą przerwę i on ją zawsze podawał w sekundę. I mówi, teraz macie 1000 sekund. Każdy z Was może pójść, położyć się, siestę sobie zrobić, wypocząć sobie, może jakiś lunch jeszcze w międzyczasie spać. I jak 1000 sekunda minie, ja tutaj jestem na swojej katedrze. Więc, kochani, dobrze jest, to rozluźnia tak człowieka i księdza Łukasza na pewno też w tym momencie. Jak w sekundach powiem, żeśmy się tylko, zdaje się, że 180 sekund spóźnili.
Ale wędrujemy się, że Łukaszu, że temat jest wyczerpany. Bo w świetle obiektywnej oceny procesu nad Jezusem, ci Żydzi, którzy skazali na śmierć, złamali w samej istocie swoje prawo żydowskie. I Piłat tutaj wprawdzie słownie powiedział, że Jezus jest niewinny, ale faktycznie zgodził się, przystał na niesprawiedliwy, najbardziej niesprawiedliwy wyrok w dziejach świata i wszystkich orzecznictw razem wziętych, lokalnych, państwowych, międzynarodowych. I także Żydzi, kochani, w wielu aspektach złamali swoje własne prawa. A zatem, kto powinien był być skazany na śmierć? Tamci Żydzi, którzy zażądali śmierci Jezusa i tamci Rzymianie, którzy zażądali śmierci Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Ale na marginesie pocieszenie, i to jest związane z wymową tego dnia, i ostatnia kropka nad i. W Szwajcarii, tak jak wiecie, są piękne góry Alp. I jednym z tych pagórków, no dość wysokich, jak na nasze pagórki w Polsce, po ponad 2000, ale chyba niższy od szczytu Rysy, nazywa się Pilatus. Otóż co mówi tradycja? Że Piłat, a miał pobożną, bogobojną żonę i pewnie pod jej wpływem i o jej losach nie wiem, ale tradycja podaje, że Piłat porzucił urzędowanie, zaszył się w pustelni w Alpach i nawrócił się i stał się żarliwym i gorliwym wyznawcą Chrystusa do śmierci. Co to, kochani, oznacza dla nas? Jaka to jest puenta? Jak to, jakim cudem jest każdy z was, który przybył dzisiaj do wieczora? Bo wasza modlitwa, ofiara, zasłuchanie, akty kontemplacji, wszystko, co czynicie aktywnie bądź pasywnie, to się przyczynia do tego, że nawet ci, którzy brali aktywny udział w śmierci Jezusa, mogą się nawrócić. I tę wiarę też zachowajmy i módlmy się z pełną taką dynamiką sensowności i owocności, że nasze pokutowanie ma sens i to bardzo, bardzo głębokie. I za to, że wy, kochani, to rozumiecie i wielu naszych rodaków, którzy z najprzeróżniejszych racji nie mogli być tu ciałem, ale sercem płoną w tych godzinach, co się dzieje w Nietrwodzie, że za taką postawę wielkich, bogobojnych, mądrych i prawych Polaków składano moje ludzkie, kapłańskie i naukowe najserdeczniejsze podziękowanie przez ręce tej oto Pani, Matki i Królowej z Nietrwodzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.